Cześć! Ostatnio obiecałem pokazać fajny i skuteczny sposób na nauczenie się dźwięków na gryfie, więc jeżeli jesteście początkującymi albo gracie już jakiś czas, ale nigdy nie nauczyliście się dźwięków na gitarze, to świetnie trafiliście, bo właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić to naprawdę sprawnie i przyjemnie. Wystarczy 5 minut dziennie. Do dzieła! Żeby nauczyć się dźwięków na gitarze, musimy zastosować tylko dwa proste kroki. Po pierwsze, znaleźć ten sam dźwięk na każdej strunie za pomocą oktawy i musimy nauczyć się tak naprawdę tylko dwóch kształtów oktaw. Jeżeli nie wiecie, czym jest oktawa, jest to ten sam dźwięk, tylko 12 półtonów, 12 progów gitary dalej, więc na przykład pusta struna A, 12 progów dalej, to będzie też dźwięk A. Tylko że nie będziemy grać tego na tej samej strunie, ale na kilku różnych strunach. W ten sposób zmapujemy ten sam dźwięk w kilku różnych miejscach, bo jak widzicie i pewnie już się domyśliliście, ten sam dźwięk jest na gitarze w kilku różnych miejscach. Wybierzmy sobie jeden dźwięk. Ja proponuję, żeby to był dźwięk C, żebyśmy zaczęli od nauczenia się dźwięków pochodzących od liter alfabetu, czyli naszego do, re, mi, fa, sol, la, si, do, co każdy z Was na pewno zna. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to obejrzyjcie film, który wyskakuje gdzieś tutaj. A my tymczasem bierzemy się do dzieła. Zaczniemy od dźwięku C na strunie A na trzecim progu. I powinniście kojarzyć już ten dźwięk na przykład z akordu C-dur. Podstawowy kształt oktawy, którego teraz się nauczymy, wygląda tak. Od tego dźwięku idziemy dwie struny w dół. I w dół mam na myśli w dół, w stronę ziemi. I dwa progi w górę gryfu. To jest ten sam dźwięk. Dźwięk C. Więc mamy już dźwięk C na stronie A na trzecim progu. I dźwięk C na strunie G, na piątym progu. Teraz troszeczkę łatwiej i powiem, gdzie jest dźwięk C na strunie E, jest na ósmym progu. I tutaj zastosujemy dokładnie taki sam kształt, on będzie działał dokładnie tak samo. Dwie struny w dół, dwa progi w górę gryfu. Więc znaleźliśmy dźwięk C już w czterech miejscach, na czterech strunach. Teraz spróbujmy od tych utworzonych dźwięków, od tej oktawy, też utworzyć oktawę. Zacznijmy od tego dźwięku na strunie D. I teraz musimy lekko zmodyfikować nasz kształt, bo zasada jest taka, że gdy przekraczamy strunę G, musimy rozszerzyć nasz kształt nie o dwa, a o trzy progi. Więc ten dźwięk C kolejny będzie na 13 progu struny B. Dokładnie tak samo zrobimy od tej pierwszej oktawy, którą znaleźliśmy. Pamiętacie, gdzie ona jest? To dobrze, dokładnie tak, jest na piątym progu struny G. I tutaj też musimy rozszerzyć nasz kształt, bo przekraczamy strunę G, a tak naprawdę gramy od niej, ale chodzi dokładnie o to samo. Więc nie o dwa, a o trzy progi. W ten sposób znaleźliśmy dźwięk C na wszystkich sześciu strunach. Ale jest jeszcze ten drugi kształt oktawy, też bardzo przydatny i najlepsze jest to, że wy już go tak naprawdę znacie, bo jeżeli graliście akord C-dur, to ten dźwięk C tutaj powtarza się także na strunie B, na pierwszym progu. Więc drugi kształt oktawy wygląda tak, że idziemy trzy struny w dół i dwa progi w dół gryfu. Dokładnie tak samo zadziała to od struny D. I tutaj znowu lekka mała modyfikacja. Kiedy chcemy zagrać od struny E, musimy znowu nasz kształt rozszerzyć do trzech progów. Dobrze, namierzyliśmy już wszystkie dźwięki C, ale teraz, żeby je zapamiętać, przechodzimy do drugiego kroku, czyli do prostego ćwiczenia z metronomem, który zmusi nas do wskakiwania w rytmie na każdy kolejny dźwięk C, C
co sprawi, że po prostu zapamiętamy, gdzie te dźwięki są. Ustawiamy metronom w dosyć wolnym tempie, czyli 50. I będziemy teraz grać od najgrubszej do najcieńszej struny, dźwięk C na każdej kolejnej strunie i z powrotem od najcieńszej do najgrubszej. Gramy tylko jednym palcem, pierwszym palcem wskazującym i będziemy grać dźwięk C co drugi klik metronomu. Zobaczcie. Na początku będziecie się pewnie mylić, będziecie się dużo zastanawiać, o to chodzi, nie przejmujcie się kompletnie, macie właśnie w ten sposób troszeczkę powalczyć, poćwiczyć, metronom zmusza was, żebyście zdążyli namierzyć i wskoczyć na ten kolejny dźwięk C. Kiedy zacznie wam już troszeczkę lepiej wychodzić, możecie spróbować zagrać na każdy klik metronomu. Zobaczcie w jaki sposób. Kiedy już tak chwilę pogracie ten dźwięk C, bierzecie następny dźwięk ze skali, czyli dźwięk D. I robicie dokładnie to samo. Najpierw znajdujecie go przy pomocy oktaw. Po czym włączacie metronom i robicie dokładnie to samo ćwiczenie, czyli gracie ten dźwięk D na każdej kolejnej strunie. Zagram teraz w troszeczkę szybszym tempie już na każdy klik metronomu. I tak samo z każdym kolejnym dźwiękiem. Najpierw zacznijcie od tych ze skali C-dur, czyli C, D, E, F, G, A, B. C. A potem z tymi dźwiękami pomiędzy nimi, czyli wszystkimi fisami, gisami, esami itd., itd. Jak widzicie, jest to bardzo proste i efektywne ćwiczenie na znajdowanie dźwięków. I tak naprawdę musicie poświęcić tylko 5 minut, co 2 dni dodajcie sobie kolejny dźwięk i myślę, że w jakieś 2, może 3 tygodnie, jeżeli będziecie konsekwentni, na pewno wszystkie te dźwięki na gitarze znajdziecie. Tylko musicie te 5 minut poćwiczyć. Jeżeli ten film wam pomógł i wam się podobał, to będę wdzięczny za polubienie go. I jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów z tej i innych serii, to będę oczywiście wdzięczny za subskrybowanie i polecanie tego kanału. Widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.